11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oto słowo Pańskie. Patrzymy dzisiaj na Trójcę Świętą i bardzo często jedyny komentarz, który nam pozostaje co do Trójcy, że jest tajemnicą i cokolwiek próbujemy wyjaśnić, jest tylko za mgłą. Chciałbym zwrócić dzisiaj na takie dwie rzeczy wynikające z siebie odnośnie Trójcy Świętej, a mianowicie relacja i misja. Relacja w Trójcy Świętej, która prowadzi do misji. Bóg jest miłością i mówiąc o miłości, nie można być solo, nie można być samemu. Miłość jest tym, że jestem z kimś. Wtedy też mogę realizować miłość do siebie. Natomiast potrzebuję kogoś z boku. I Trójca Święta, Trójca trzech osób, obecność trzech osób i wzajemna relacja miłości jest tym, czym jest w środku, jest miłością sama w sobie, bo są trzy osoby. I dalej drugi krok w Trójcy Świętej to jest posłanie. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Muszę odejść, aby posłać wam Ducha. Duch jest posłany przez Syna, Duch jest posłany przez Ojca. To wszystko Pan Jezus opowiada swoim uczniom, mówi o posłaniu, o misyjności. My też tego doświadczamy. Na przykład dwoje ludzi się poznaje, zaczyna między nimi dojrzewać miłość i w pewnym momencie podejmują decyzję, że chcą tworzyć razem misję, że otrzymują tę misję od Boga, założenia rodziny, posiadania dzieci. Później tę misję realizują dalej, ona się rozwija. I to, czego doświadczamy w rodzinie, tego też doświadcza Kościół. To jest na wzór Trójcy Świętej. I dobrze do tego wracać, że miłość, która jest między wami, nie jest miłością, bo sobie wymyśliłem, tylko ona jest na wzór Boży. Misja, którą podejmujemy w rodzinach, dzisiaj mamy Dzień Matki, misja matki, misja ojca, to nie jest, bo sobie wymyśliłem, tylko ona jest na wzór Trójcy Świętej, na wzór Boga. To, co realizujemy, jest z zaproszenia Bożego, aby w tym wypełniać miłość. Próbujemy. Robimy to, na ile jesteśmy w stanie. To dotyczy również całego Kościoła, naszych wspólnot, w których niektórzy jesteśmy, gdzie najpierw jest budowanie relacji, bardziej udolne bądź mniej, ale budowanie relacji miłości i z tej zdrowej relacji miłości wypływa misyjność. Jeżeli zaczynamy się w relacjach jakoś kisić, to wtedy brakuje misyjności. Po tym rozpoznaje się niezdrowe jakieś wspólnoty czy grupy, gdzie brakuje misji, brakuje tego drugiego kroku, czyli otwierania drzwi i wychodzenia z misją, z posłaniem, z przyjęciem Ducha. Wtedy przyjmujemy całą pełnię Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego do misji, do ogłoszenia. To jest to, co Pan Jezus dzisiaj mówi apostołom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Otrzymanie misji, że wiem, co robić, jest bardzo trudne, bo jeszcze co do budowania relacji, no to mamy to naturalnie wpisane, gdzie potrzebujemy człowieka. Ewentualnie w budowaniu relacji
nie kochamy, tylko zaczynają się jakieś mocne zgrzyty, tarcia, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Natomiast świadomość misji jest z jednej strony uwalniająca, że to nie ja sam sobie, że to nie tylko ode mnie wypływa, ale też jest trudne, ponieważ wymaga ciągłego weryfikowania, ciągłego przyglądania się, czy jestem na dobrej drodze. Nawet patrząc na bycie mamą, tak jak dzisiaj świętujemy, to przecież powołanie matki nie jest takie samo w wieku 25 lat i 50. Ono się zmienia. To jest cały czas to samo powołanie, ale przecież dzisiaj z perspektywy czasu swojego życia możecie powiedzieć, że dzisiaj bycie matką jest czymś zupełnie innym. Jednocześnie wracacie myślami do porodu, do tych początków, do pierwszego dziecka, do każdego kolejnego bardzo kochanego, ale to jest dzisiaj zupełnie co innego. I to nie gorsze, lepsze, to się rozwija, to dojrzewa. Inaczej się patrzy na swoją mamę z perspektywy bycia mamą i tak dalej. I to jest, ta misyjność podlega ciągłej weryfikacji i ciągłemu rozwojowi, który jest dobry. Jak tak patrzymy na swoje życie, że ten rozwój jest dobry. A znowu, gdybyście patrzyły na bycie matką dzisiaj w identyczny sposób jak 20 lat temu, to by oznaczało, że coś nie gra, że coś jest niedojrzałe, że coś się zatrzymało, ale zatrzymało się na jakimś, w czymś, nie, coś niedobrego się wydarzyło, bo w zdrowej relacji to się nie zatrzyma. I potrzebujemy też tak popatrzeć na Kościół, na misyjność Kościoła. My się nie możemy tam zatrzymać, a jeżeli się zatrzymaliśmy, to znaczy, że coś jest chore. Jeżeli widzimy we wspólnocie albo w parafii, że się zatrzymaliśmy, że myślimy dzisiaj tak samo jak 20 lat temu, to znaczy, że coś jest chore i może być chore z różnych powodów, a między innymi z tego powodu, że trudno jest znaleźć, mówimy o misyjności w Kościele, ale misyjność nasza w parafii, twoja w parafii, czy jesteś w misji, czy tę misję odnalazłeś, czy ktoś ci ją pokazał, czy jesteś w tej misji, a być może w misji byłeś, a jesteś ograniczany, może gdzieś ona jest atakowana. To są rzeczy, które są w Kościele trudne, bo z jednej strony od Soboru Watykańskiego II mówimy o misyjności ludzi świeckich i gdzieś jest to cały czas podkreślane, a z drugiej strony, gdzie jest to głoszenie świeckich, gdzie jest to wyjście z misją. Jeżeli ktoś wyjeżdża do Afryki, to jeszcze jakoś to jest zrozumiałe, ale tutaj odkrywamy to, jesteśmy w procesie tworzenia misyjności w głoszeniu Ewangelii, w budowaniu Kościoła bardzo konkretnie tu, gdzie jesteśmy. Teraz, jak jest rok jubileuszowy w naszej archidiecezji, to jest rok też i odbudowania naszej misji. Nie tylko, nie ma wierności Ewangelii bez głoszenia, bez odbudowania, bez owocowania miłości, czyli tych relacji, które mamy budować. Zachęcam, żebyśmy dzisiaj, patrząc na Trójcę Świętą, na wzajemną relację miłości w Trójcy i wynikającą z tego misyjność, jakoś też spojrzeli w różnych kontekstach naszego życia, od rodziny, przez Kościół, wspólnoty, w których jesteśmy, jak jest z relacjami, które tam tworzymy, gdzie potrzebujemy prosić Boga o coś nowego, o uwolnienia, o uzdrowienia, ale też jak jest z misyjnością, z posłaniem. Czy gdzieś nie jesteśmy zatrzymani, bo się sami zatrzymaliśmy, albo ktoś nas zatrzymał. I potem owocem zatrzymania się przed misją jest kiszenie się.
niezdrowe kiszenie się. My to odczujemy, odczuwamy. Tego nawet nie trzeba wyjaśniać. Jeżeli widzimy we wspólnocie, widzimy w rodzinie, to słowo kiszenie się, to lekarstwem na to jest misja. Podjęcie misji. Podjęcie misji konkretnej głoszenia Ewangelii w porę i nie w porę. I o to trzeba wtedy Boga prosić, o nowe powołanie do misji, żeby wyjść z tego kiszenia. Czasami naprawy relacji tylko po to, żeby je naprawiać, na dłuższą metę do niczego nie prowadzą. Ale jak podejmiemy misję, to podczas realizowania misji widzimy, że relacje naprawiają się, że zaczynamy je na nowo widzieć, bo potrzebujemy siebie nawzajem. Wtedy nie robimy tak, że relacje naprawiamy dla samych relacji, bo one też nie po to są, tylko są po to, żeby być w misji. Jezus nas posyła. Amen.